Kuba, przeglądając twoje statystyki, kilkukrotnie musiałem sprawdzić liczbę zdobytych bramek w 20 spotkaniach, 8 goli. To są liczby, które jak na środkowego obrońcę na pewno robią wrażenie. Czy to był jeden z warunków negocjacji, że w Tychach będziesz etatowym egzekutorem jedenastek? Na pewno ta liczba cieszy obrońcę i jest to duży atut, natomiast tutaj na pewno będę musiał troszeczkę ciężej popracować, żeby dostać się do tych jedenastek. Czy to zaprocentowało, że jestem tutaj w Tychach? Myślę, że po części tak i na pewno tutaj też będę chciał dołożyć swoją cegiełkę do wyniku. W rundzie jesiennej naszym stałym wykonawcą był Krzysiek Wołkowicz, drugim był stoper Nemanja Nedić. Mówiło się nawet w Olsztynie, że gdybyś ty wykonywał te jedenastki, to być może 100 mil utrzymałby się w pierwszej lidze. Powiedz natomiast, kiedy odkryłeś w sobie w ogóle smykałkę do wykonywania jedenastek? Szczerze mówiąc, to podczas sezonu, gdy graliśmy w pierwszej lidze, to gdzieś tam czaiłem się do tych karnych, jednak w tej hierarchii drużynowej byłem dalej, dlatego nie podchodziłem do tych jedenastek. Co do tego, co było, myślę, że nie ma co gdybać. Czasu nie cofniemy i trzeba dalej iść do przodu i się rozwijać. Cieszę się, że udało mi się wywalczyć taką pozycję w tym sezonie w Olsztynie, że mogłem strzelać te karne. Cieszy to, że w 100% wszystkie wykonałem i na pewno chcę więcej. Ale skąd to się chyba wzięło? No bo już jako młody chłopak, no w grupach młodzieżowych wykonywałeś jednak te jedenastki. Tak, zdarzało się jednak. Pierwszy raz w przygodzie z piłką przytrafiło się tyle jedenastek i to w rundzie jesiennej tylko. Także oby to szczęście w faulowaniu swoich zawodników było cały czas, żeby tych jedenastek było jeszcze więcej, bo wiadomo, ten kto strzeli jedną bramkę więcej, ten wygra, więc zawsze to jest plus dla drużyny. Ale bramki potrafisz zdobywać nie tylko z 11 metra. No, GKS Tychy przekonał się o tym boleśnie w spotkaniu rozgrywanym w Olsztynie. Czy pamiętasz nadal to trafienie? Tak, pamiętam, ponieważ to była moja pierwsza bramka w pierwszej lidze w barwach 100 milu. Także ta bramka utkwiła mi w dużej w pamięci. Byłem zawodnikiem, który grał na pozycji numer 8-10 w tamtym spotkaniu, także byłem blisko bramki co chwilę i udało się strzelić tą bramkę, natomiast w drugiej połowie pamiętam jeszcze bramkarz GKS-u wyjął bardzo fajny mój strzał z bodajże 23 metra, więc mogłem strzelić jeszcze jedną, ale cieszy ta strzelona w pierwszej połowie również. Kuba, porozmawiajmy teraz o twoim transferze do Tychów, bo kilka dni temu w radiu powiedziałeś takie zdanie. Na ten moment mogę powiedzieć, że zostaję w 100 milu na rundę wiosenną i myślę, że już nic w tym kontekście nie powinno się wydarzyć. To co takiego się wydarzyło, że jednak jesteś przy edukacji 7? Też pamiętam, że dodałem takie słowa, że właśnie różnie to bywa w piłce i wszystko jest przewrotne i szybko może to się zmienić i tak też było. Wczoraj otrzymałem telefon, tutaj jakby dostałem propozycję, plan na mnie, który bardzo mnie ujął i też z moich własnych celów to było przede wszystkim, żeby zrobić ten krok do przodu, powrót do pierwszej ligi, gdzie już grałem, no i myślę, że te główne aspekty tutaj jakby przeważyły w mojej decyzji. Powiedz, czy w tych ostatnich tygodniach tych propozycji było kilka, no bo zostałeś wybrany najlepszym piłkarzem w Armii Mazur. Bardzo dobre liczby jak na środkowego obrońcę. Czy w związku z tym te oferty mocno się posypały? Słyszałem o zainteresowaniu wielu klubów moją osobą, natomiast nikt tak konkretnie do rzeczy nie podszedł jak GKS Tychy i dlatego tutaj jestem. A jak byłeś blisko przejścia do klubu z Ekstraklasy, bo wyjechałeś z Wisłą Płock na obóz na Słowację, było blisko czy bardzo daleko? Ten wyjazd na turnę pokazał mi tak naprawdę, że jeszcze mam rezerwy, nad którymi muszę pracować. Dostałem jakby wytyczne, co muszę poprawić i na każdym treningu
staram się to udoskonalać. Było to dla mnie fajne doświadczenie, fajne takie zwieńczenie tamtego roku i traktuję to jako naukę i fajne doświadczenie. Potem, kiedy otrzymałeś połączenie z Tychów, to twoje kolejne połączenie do kogo skierowałeś? No bo masz tutaj jednego z zawodników, z którym całkiem nieźle się chyba znasz. Tak, tak. Do Patryka dzwoniłem, aczkolwiek nie odbierał wczoraj ode mnie i dopiero dzwoniliśmy się pod wieczór. Natomiast pierwsze telefony, no to wiadomo, do rodziców i do dziewczyny, gdzie się jakby obgadanie tego kierunku, wszystkiego, wzięcie wszystkiego za i przeciw i konkretna decyzja, także do tych osób wykonałem początkowe telefony. Jeszcze powiedz na koniec, jakim typem stopera jesteś, bo nie tylko chyba jesteś przywiązany do tej pozycji na boisku, ale tak jak wspominałeś wcześniej, możesz grać trochę wyżej. Może w Tychach nie będzie to pozycja numer 8 czy 10, ale na szóstce chyba też całkiem nieźle się czujesz. Tak, tak, zgadza się. Grywałem na pozycji numer 6, nawet w pierwszej lidze przez całe półrocze, także nie jest to mi obca pozycja, natomiast najlepiej, nie ukrywam, najlepiej się czuję na środku obrony. Myślę, że moimi atutami to warunki fizyczne i gdzieś wprowadzanie tej piłki co dwie linie wyżej i na pewno będę chciał pokazać tutaj na boisku te wszystkie atuty. O jednym z tyskich stoperów jest teraz bardzo głośno na świecie. Życzymy ci no takiej kariery jak w przypadku Jakuba Kiwiora. Natomiast czy ty masz takiego zawodnika na świecie, na którym się wzorujesz, którego podpatrujesz? Jakby stricte jednego zawodnika nie mam, którego podpatruję. Ja jestem taką osobą, która po prostu lubi usiąść i obejrzeć sobie mecz i po prostu na taki mecz, na który wypadnie danego dnia, ten oglądam i zawodników, którzy grają na mojej pozycji, staram się po prostu podpatrywać. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.